Jestem Przybakowa Niemiecka, moje nazwisko pozowe Racka, numer 86341. Chcę Państwu tylko powiedzieć takie krótkie moje przeżycia z Auschwitz-Birkenau. No więc nie będę mówiła o głodzie, o tym, że nas kluski, a wyżywcem, o poszukiwaniu i tam innych takich incydentach. Najgorszy był moment, kiedy nas dzieci rozdzielono od matek. Ja miałam wówczas 10 lat, ale tak się złożyło, że na KOI, na FKL-u zamieszkałam z taką dziewczynką, która miała 3, może 4 lata, więcej nie. I ona strasznie rozpaczała za matką. Myśmy tam były i starsze koleżanki, tam je matkowały, ale ona ani jeść nie chciała, ani pić. No bez przerwy, tylko chciała do mamy, do mamy. Nieraz jak tam blokowa przyprowadziła jej do matki, ona zobaczyła, też tego, że była, dostawała spazmu. No i to trwało jakiś czas, może ze 2 miesiące i pewnego ranka my się budzimy, a ona niestety, ale nie żyła. Jestem przekonana, że ona zmarła za wstańczy. Potem jeszcze miałam, tak, byłam na KOI, na tym roku 16A, to w samym roku. I tam nieraz się dziewczynki na dziwą popchnęła, która się wierzyła ręką, tam była ruchoma taka cegła, ten tył był żłobiony i można było wyglądać. I był kiedyś apel, nas tam na KOI wszyscy musieliśmy spokojnie siedzieć, przeliczono nas, pozasłaniano okna, no i słychać był jakiś szloch, płacz taki. Myśmy wyglądali kolejno przez tą cegiełkę, a tam prowadzono grupę kobiet z dziećmi i one strasznie rozpaczały. Tylko był taki krzyk, mama, tata, a ja widziałam taką bardzo wysoką, chudą Żydówkę, której dziewczynka okropna się koi nogi, ona nie chciała iść. A wszyscy tam, taka starsza koleżanka, mam, że je prowadzą do gazu, że jedyna wyjście na wolność to z obozu jest właśnie przez koni krematorium. I tak właściwie, ja miałam 10 lat, ale były młodsze, dzieci były starsze i żeśmy właśnie żyli w takim przekonaniu, że tam, kiedy już wolność, to naprawdę trudno uzyskać, że raczej wolność to będzie przez koni. Poza tym, no właśnie, no kolega mówił, to ja tak się powtarzam, to przepraszam. Powiem jeszcze, ja miałam takie osobiste przeżycie, że stałam na apelu i stałam w pierwszym rzędzie. I przychodził Niemiec, tak się tam tym biczem po tej nocy, po tej cholerii stukał i stanął przede mną i patrzył mi się w oczy tak parę minut. No ale ja spuściłam to oczy, nie wiedziałam jak się zachować, jak on przyjechał przez twarz tą szpicurą, taki przez, to mi się wydaje, że jeszcze w tej chwili to czuję, bo jakoś we mnie no, przeżywa, bo mi się trzęsie wszystko. Ale do czego zmierzam, że spojrzałam w niebo i mówię, Boże, przecież Ty wszystko możesz, dlaczego ten grań mnie tak uderzył, że to mnie pokręciło, przecież ja tak grzecznie stoję. Nie miałam się komu poskarżyć, ani nikt mnie nie pożałować, że coś takiego mnie spotkało. Poza tym jeszcze 10 stycznia 1945 roku wyczytano mi numer, bo byłam na lagrze cygańskim. I tam spotkałam się z matką przed tam pokojem blokowym i nie tylko ja, bo między innymi. No i też jest, tam się czuliśmy tak, jak jakiś zaszczupa z Leżyna. Bo jedni mówili, że nas prowadzą do krematorium, blokowa nie by uspokajała, nie, bo może tak do innego obozu wywiozą i tak dalej. No ale szczęśliwie byli związane z Berlina. No i dzięki temu, żeśmy jakoś przeżyli, chociaż tam też ciężko, żeśmy pracowali i byli do wyzwolenia. No to tyle. Co z moim pamięci.